wróciły ze zdwojoną siłą. Mężczyzna nie spodziewał się tak nagłego nawrotu choroby. Popularny aktor zaapelował do fanów. Zauważył u siebie już niemal 2 tygodnie temu, ostatnio czuł się dużo lepiej. Był przekonany, że najgorsze ma już za sobą, jednak nagle zaatakował go nawrót choroby. Mężczyzna podzielił się informacjami o swoim stanie zdrowia z fanami, wystosował również pilny apel do wszystkich internautów. Zaatakowały aktora ze zdwojoną siłą Daniel Daekim, to aktor kojarzony przez większość widzów z roli w niezwykle popularnym serialu Lost. Mężczyzna 19 marca poinformował swoich fanów o tym, że poddał się badaniom na i jest zakażony. Zaapelował również do wielbicieli, by poważnie potraktowali zagrożenie, jakie niesie ze sobą choroba COVID-19. Wszystkim tym, a zwłaszcza nastolatkom, którzy uważają, że sytuacja nie jest poważna, proszę przypomnieć, że jest. Jeśli traktujecie to beztrosko, potencjalnie narażacie życie milionów ludzi, w tym swoich bliskich. Dlatego w trosce o innych przestrzegajcie zasad, dystans między ludźmi, izolacja, przestańcie dotykać twarzy i oczywiście myjcie ręce, powiedział aktor. Wróciły po niemal 2 tygodniach leczenia 51-latek powoli dochodził do siebie, a niedawno przekazał, że jego stan zdrowia znacznie się polepszył i praktycznie wrócił do normy. Niestety, radość aktora okazała się przedwczesna. Następnego dnia choroba wróciła ze zdwojoną siłą, aktor natychmiast: nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego, a ostatni tydzień nie był wyjątkiem, powiedział Daniel Daekim o swoim stanie zdrowia. Mężczyzna znów opadł z sił, miał zaburzenia powonienia i zmysłu strachu. Swój stan opisał fanom za pomocą mediów społecznościowych. Przebywa w domu i powoli dochodzi do siebie. Dobra wiadomość jest za to taka, że nie mam już gorączki, zła, nadal czuję się nie najlepiej. Mój lekarz powiedział mi, że wspomniane symptomy zwykle związane są z zapaleniem, które występuje po zakażeniu wirusem. To część procesu powrotu do zdrowia, przekazał aktor.